Kochani, dziękuję bardzo za przesłanie wielu, wielu zdjęć. Jest ich bardzo dużo, dlatego krótko. Najważniejsze moje spostrzeżenia dotyczące każdego zdjęcia. Pracujcie, cały czas pracujcie, wysyłajcie nam nowe zdjęcia. Przechodzimy do folderu Street Photo i od tego zaczniemy. Pani Ania Dwornikowska, pierwsze zdjęcie. Ciekawy kadr, prościutki kadr, gra świateł. Bardzo fajny pomysł, no i śnieg, którego dawno nie było. Gratulacje. Kolejne zdjęcie Julii Dwornikowskiej, córki pani Ani. No pomysł znakomity, ślady po samochodach na śniegu, fajnie to gra, troszeczkę krzywy kadr, ale warto, aby Julia jeszcze się skupiła bardziej i trafiała właśnie tego typu pomysły. Kolejne zdjęcie pani Ani Dwornikowskiej, idący w centrum kadru pan z taczką, troszeczkę ciemne, troszeczkę za bardzo centralne, można więcej jeszcze pokombinować światłem, pomysł fajny. Kolejne zdjęcie również, nie, teraz Julia Dwornikowska. Tutaj prace budowlane zimą, jest maszyna, gra świateł, ciepłe, zimne, kadr prosty, ładny, zdjęcie ciekawe. Kolejne zdjęcie Julii Dwornikowskiej, postać na śniegu, patrzy na zegarek lub coś innego szuka w ręku. Fajnie, że te niebieskie znaki z tym żółtym kolorem zostały, kadr ładny, te drzewa, fajnie to wszystko ze sobą gra. Kolejne zdjęcie pani Ania Dwornikowska, zima znowu i przebiegające osoby przez jezdnię i nadjeżdżający samochód. Ładnie to wszystko gra, piękny kadr, troszeczkę popracowałbym nad czasem, ale pomysł bardzo dobry. Kolejne zdjęcie pani Ani Dwornikowskiej, również mamy tutaj zimę i mamy bramę przejściową, jest to na terenie zespołu pałacowego w Goszczu, albo nie, albo jest to ten drugi pałac w Twardogórze, chyba tak, chyba to jest ta druga brama. Pomysł i kadr bardzo ładny, troszeczkę brakuje jakby tutaj tej historii, ale myślę, że do zaakceptowania. Kolejne zdjęcie Amelia Boczar, znowu zima, więc widać, że tam w okolicach Goszczu i Twardogóry, czy w gminie Twardogóra tego śniegu dosyć dużo spadło. Fajne ujęcie wjeżdżającego roweru do tunelu, z tyłu ładny biały kolor i tutaj ten cień tego rowera, zdjęcie bardzo ciekawe, ładnie wykadrowane i daje pewną historię, o której właśnie w Street Photo chodzi. Kolejne zdjęcie Amelii Boczar, to jest ten sam tunel, jakieś przejście, no i chciała prawdopodobnie Amelia pokazać w kadrze to graffiti tutaj na tym murze, grające z tą bielą. Nie jest zdjęcie przepalone, kadr ciekawy, można by było dyskutować na temat tej fotografii. Amelia, gratulacje. Kolejne zdjęcie Broni Romaniuk. Pani Bronia przedstawiła nam centralnie dziewczynkę, która przyszła na plac zabaw. Ładna gra kolorów, prościuteńki kadr, zdjęcie bardzo ciekawe, gratulacje. Daniel Orlikowski, Street Photo, pokazujące postacie ludzi, którzy przy otwartych bagażnikach samochodów wymieniają opony. Zdarza się, jest to sytuacja prawdziwa, która się zdarzyła. Street Photo opowiada właśnie takie prawdziwe sytuacje. Bardzo ciekawe ujęcia, bardzo ładny kadr, bardzo ładne zdjęcie. No kolejne zdjęcie pana Daniela Orlikowskiego. Dzieci pchają walizkę na dworcu. Mama czy osoba z rodziny przygląda się, ciekawa sytuacja, bardzo ładne światło, bardzo ładny kadr, gratulacje panie Danielu, bardzo ciekawa fotografia. Kolejne zdjęcie pana Daniela, ciąg dalszy, można powiedzieć, dwóch chłopców w pięknych niebieskich okularkach z tą właśnie pomarańczową walizką, siedzą i czekają na pociąg, bardzo ładny kadr, gratulacje, no do tej pory jedna z ciekawszych fotografii. No i Ewelina Kanadys, czy to jest street photo, może bardziej portret, nie wiem, ale jest wrzucone tutaj do folderu street photo, no pewnie dzieje się to gdzieś właśnie na otwartej przestrzeni, dzieje się to na ulicy. Piękny kadr, proste linie grające z tym światłem padającym z boku, troszeczkę rzecz, o której pamiętajmy, o której nie powinna się znaleźć, przycięta lewa noga modelki, troszeczkę dyskwalifikuje tutaj to zdjęcie, ale pomysł i kadr jak najbardziej prawidłowy. Gdyby nie to przycięcie, by było wszystko w porządku. No i tutaj dużo lepiej, tak? Gra świateł związana z tym miejscem, w którym jesteśmy, padające światła z okien,
z tyłu pokazująca część jakiejś ulicy, no i ładnie pokazana postać centralnie. Tutaj w tym wypadku akurat może być ona tak przycięta do kolan. Bardzo ładnie to wygląda, nie popełniasz tego błędu, który był ostatnio pokazany. Inka Boczar, no też zdjęcie wykonane w zimą. Inka chciała pokazać to graffiti na ścianie, na murze. No bardzo ciekawy znaleziony temat, tak? Czyli mur odpadł w miejscu, gdzie tutaj ten górnik uderza tym młotkiem. Sam pomysł bardzo, bardzo fajny. No i Inka Boczar, kolejny temat. No pięknie pokazana droga, biała droga, ośnieżona, pada cały czas śnieg, kolorystyka zachowana, stojące pojazdy. Fajnie, może troszeczkę dałbym mniej tego dołu, żeby swoboda była większa tam na tych dachach do góry, ale pomysł dobry, Inka Boczar, pracuj dalej, bo talent masz. No i znowu Julia Dwornikowska, tych zdjęć prosiliśmy przesyłać maksymalnie 3. Tutaj w tym wypadku jest już więcej, ale no zdjęcie myślę, że wymaga komentarza, ponieważ pokazuje znowu zimę, czyli te nasze ostatnie dni. Jest tutaj kobieta idąca z walizką czerwoną, no i z boku na prawo postać mężczyzny. Troszeczkę brakuje to, że ten mężczyzna został przycięty. Mógł być cały schowany w kadrze, było wszystko w porządku. Mężczyzna na minus, kobieta i kadr na plus. No i Michał Stykowski, street photo, ciekawy pomysł tutaj z tym długim czasem. Rozmazane te światła, grają z tymi samochodami, pokazuje to zdjęcie pewną historię, która się dzieje w mieście. Ten dym, te kominy, ładnie skadrowane zdjęcie. Michał, gratulacje. No i kolejne zdjęcie pokazujące pewną historię. Mamy tutaj ogrodzenie jakiegoś przejścia, jakiegoś płotu, a na dole torowisko, szerokie torowisko, które jest bardzo tajemnicze w tym wypadku, ponieważ cała ostrość idzie na tą siatkę. Pomysł fajny. Myślę, że zdjęcie ciekawe. Gratulacje, Michał. Ola Kaptur, bardzo ładny kadr pokazujący słupy pewnej budowli, prawdopodobnie we Wrocławiu. Pięknie to skadrowane, ładnie zgrane. No i ta postać stojąca u dołu, na początku praktycznie niewidoczna, ale odbijająca się w jednej z tych słupów. No Olu, pomysł wykonania tego zdjęcia i praca nad nim, naprawdę duży, duży plus. No i kolejne zdjęcie, troszeczkę teraz się zastanawiam, czy to jest odbicie w szybie, ale chyba szybko spoglądam, że tak, że to nie są dwie różne fotografie połączone. No jeżeli jest to odbicie w szybie, no to zdjęcie bardzo ciekawe. Jeżeli tutaj zespoliłaś dwa zdjęcia, nie do końca o to chodzi w street photo, ale jeżeli jest tam szyba i ta kobieta spogląda i odbija się w niej, a w dalszej części szyby w kadrze z tyłu widać to, co jest za nią, to pomysł rewelacyjny na zdjęcie, na street photo. Wielkie gratulacje za wykonanie. Kolejne zdjęcie Olu. No trzeba się przyjrzeć tak naprawdę, o co tu chodzi. Troszeczkę jest to zdjęcie ruszone. Po prawej stronie jakaś figura, w oddali most. No i tutaj na środku, nie wiem, czy to są drzwi balkonowe, czy to jest okno. Na pewno gdzieś to zdjęcie tworzy pewną historię i jest ciekawe. Sam bym chciał się od Ciebie dowiedzieć, co chciałaś powiedzieć przez to zdjęcie. Myślę, że do niego wrócimy, bo inspiruje, ale o co tak naprawdę w nim chodzi, zapytam Cię osobiście. No i kolejne zdjęcie street photo Oli, pokazujące duże miasto, tramwaje, ludzi, czyli takie codzienne życie. Bardzo ładnie skadrowane, piękne światełko. Troszeczkę bym więcej zostawił swobody, nawet milimetr, żeby schowała się szczyt tego kościoła. Ogólnie pomysł i wykonanie super. Dobrze, no to mamy street photo zakończone.